Cześć, witajcie mordeczki w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj pierwsze zmagania w Division Rivals na Xboxie składem z Pogbą, Bailem i Eriksenem. Udało mi się już jakiś taki pierwszy początkowy składzik na Xboxie, czyli na moim głównym koncie, złożyć i pokazuję właśnie wam w tym filmie moje pierwsze zmagania w Division Rivals. Już jestem po przeprowadzce, dlatego przez ostatnie kilka dni tych filmów nie było, ale jak tylko już dopnę wszystkie tematy z moją dziewczyną, wszystko już tutaj poogarniamy i za szwagrem cały remont dokończymy, to już materiały będą, jeśli nie codziennie, to na pewno w częstotliwości co najmniej raz na dwa dni. No dobra, przejdźmy już do gameplayu z Division Rivals. No trochę potrafiałem, ale czy aż tak dużo, to bym nie powiedział. No potwierałem też paczek, chciałem doładować skład na początku, żeby już na pierwsze włóczęgle mieć mocny skład. Zrobić minimum 27 zwycięstw, co da mi Elite 1. Ale to, co też oznacza również weryfikację dla prosów. Trzeba zrobić minimum Elite 1, żeby mieć weryfikację dla prosów. No i wtedy można brać udział w turniejach ODA, w tych kwalifikacjach, tak? Żeby pojechać na jakieś turnieje zagraniczne. Także to jest cel numer 1. Dobra. Jak chłopaki tutaj będą wpisywać. Ale teraz poklepali. A jak szkoda. Bo wszystko ma się... No to powinien być Garrett faulowany chyba. No teraz Eriksen. Eriksen i gol! Ale jest akcja. Eriksen. Podanie gol na dobek są średnie. To się zgodzę. Są dość niecelne i średnie. O. Okej. No dobra, no. Zawsze jakieś punkty spoko, tak? Co z tych tańszych grajków, to jeszcze nie mam kogo polecać, ale pewnie jak odpalę Road to Glory, to tam sobie polecamy, bo już mam... Road to Glory będzie, ale chyba zaczniemy Road to Glory we wtorek. Tak mi się wydaje, bo nie mam pośpiechu, a z Xboxem trochę jest pośpiech, bo trzeba farmić coinsy już na sam początek, żeby, mówię... Cel numer jeden, to jest nadrzędny, w pierwszy weekend, maksymalnie drugi, zrobić Elite 1, to jest cel minimum. No dobra, zaczynamy drugi meczek. Gdyby jeszcze tutaj to markowanie Modricie wyszło, to na pewno mielibyśmy sytuację sana sana. Teraz uwaga, będzie prostopadłe podanie. Nie, Agustin czy Alaba. Agustin. Co? Neuer, przecież nie faulowałeś. Spokojnie, Situ, zrobię 20 w tym miesiącu. A to jest mój siódmy. No ale dobra, rzut karny. Przeciwnik strzela, myślę, że strzeli w prawy dolny. Ojajajajaj, niestety. No ta gola to nie koniec świata, ale... Oj. To też nasza piłka, spokojnie. Eriksen, ale... Ciężko teraz strzelić dobrze, precyzyjnie, naprawdę. Gareth Bale! Aj, od bramki niestety. Może trzeba było gdzieś zgrywać. Dobrze, teraz Gareth Bale! Czy to była już sytuacja sam na sam? Ciężko powiedzieć. A teraz to już jest sam na sam. I teraz wreszcie Gareth Bale. Idealnie, 1-1. Oj, tutaj. Modric! On się nazywa Kevin Lafont? Bo na razie to też fajnie broni przeciwnikowi. Bo to, że mój Neuer sobie będzie dawał radę na bramce, to wiadomo, ale ten Lafont? Lafont? Ajajaj, a ładna akcja. A na finezji taka była grana. Marcia i kolejny rzut rożny. Dobrze, Marcia. Marcia do rzutka, do Eriksena. Eriksen gol!
Eriksen! Christian, ależ tutaj wrzutka idealna. Bramkarz troszeczkę, teraz Lafon nie wiedział, co się dzieje, co? Nie ma spalonego. Jeden Garrett. No come on, przeciwniku. I w ogóle jedna z najlepszych zmian w FIFA 20, bardzo drobna, ale bardzo istotna, to jest to, że nie widzimy, czy ktoś jest gospodarzem, czy gościem. Jeśli tak nadal będzie Food Champions, o kurna. Goście mają już ikonę. To nie jest żadna wypożyczona, nie? No nie. Myślę, że wcześniej myśmy oddali strzał, byłby go. Ładna akcja. To bitka już wiadomo fartowna, ale... Ale cała akcja bardzo spoko. Ale strzał na zielony, czemu to nie siadło? Dobrze sobie dobrzecie taktykę własną i wytyczne, to ja nie widzę przeszkód, nie? O, no i się zagadałem. A, ładna bramka, ładna bramka. Siadło. No dobra, fail. Już 68. Sisoko? Dobra, narożny. Jasne. Aż tutaj teraz Gareth był bliski, szczęścia. Marcial. Nie ma spalonego. Gareth Bale! I to musi być gol, idealnie. Nie trzeba było nawet precyzyjnie wykańczać, ale... Gareth, i ta jego słynna ciszyneczka. 1-0. A po co się bawić, skoro ma... A! No właśnie chciałem strzelić, skoro tymi miejscami zostawił, no to już trzeba było strzelać. I dobrze. Był dobry plan. Dobrze, teraz Gareth. Lecisz, Gareth. Gareth! Pogba! Ależ piękna akcja! 2-0. A was broni. O strzale z LT, nic nie mówiłem akurat. O proszę, rage quit jednak. Jeśli ktoś z was dotrwał do tego momentu, to oczywiście poproszę o zostawienie kciukasa w górę i zapytam was, czego oczekujecie od mojej serii Road to Glory w FIFA 20. Trzymajcie się i do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu. Na razie.